Cześć, witajcie z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls. I słuchajcie, jako że jestem największym geniuszem, to mogę wam powiedzieć, że przez przypadek skasowałem postać. Jak tego dokonałem, nawet nie pytajcie, także musiałem sobie jeszcze dojść do tego miasta nieumarłych jeszcze raz. No ale na szczęście to był tylko początek, więc dobrze, że nie zrobiłem tego w późniejszym etapie gry. No i jesteśmy właśnie w mieście nieumarłych. Po poprzedniej fali faili spowodowanych tym, iż myliły mi się przyciski na padzie, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. I co my w tym odcinku zrobimy? Na początku tego odcinka mam zamiar zdobyć pewną rzecz, dzięki której będziemy mogli sobie ulepszyć butelkę Estusa, czyli nasze poty tak zwane. Żeby tego dokonać, musimy zdobyć pewną duszę, z tego co pamiętam. Ulepszać można było u tego ziomka. Tak, wzmocnienie butelki Estus, ale co my potrzebujemy? Dusza strażnika ognia. O, i musimy zdobyć właśnie duszę strażnika ognia, którą możemy zdobyć gdzieś nieopodal. Aha, poczekajcie, bo ta misja będzie bardzo ryzykowna, także na 90% zginę. Przez to idzie z wszystkie dusze pójdą na marne, że tak powiem. Także ja sobie rozdam punkty w wytrzymałość. Jeszcze raz wytrzymałość. I damy sobie, słuchajcie, w zwinność. Tak, dobra. Tak sobie damy, a jeszcze sobie... Nie, ty już nie mogę. Tak? To analizuje zaprzeczenie... Nie, chciałbym zatwierdzić... Tak, dobra. Wytrzymałość i zwinność. Jeżeli chodzi o moją postać, będę miał zamiar inwestować w zwinność, wytrzymałość i właśnie witalność. Te trzy... znaczy te trzy umiejętności, które będę miał... Co to jest? Aha, dlatego że ja gram w trybie online i dlatego pokazuje mi te postacie. Nie wiem, czy to jest... czy to rzeczywiście dlatego mi pokazuje te postacie. Dlatego, że gram w trybie online. Nie wylogowałem się. Dobra. Kontynuujemy. No jak słyszycie, kurde, po moim głosie jestem naprawdę masakrycznie chory. Także musicie mi wybaczyć, jeżeli będę gadał jakoś niezrozumiale do was. Ale naprawdę... O, i znowu, kurde. Zamiast rozwalić, to kliknąłem kwadrat, dzięki czemu wypiłem potkę. Dobra, także mamy 382 dusze do stracenia. Dlatego, że ja je na pewno stracę, ale będzie warto. Ale będzie warto, ponieważ dzięki temu będziemy mogli sobie ulepszyć butelkę na plus 1. Właściwie nie pamiętam, jak bardzo można było ulepszyć butelki Estusa. Niestety. O, tu kolejne znajdźki. Warto dokładnie przeszukiwać te lokacje. Dusza nieznanego żołnierza. Tam niczego nie mamy chyba. Dobra. Właściwie nie wiem, po co atakuję tych nieumarłych, z tego względu, że i tak po pierwsze one nas nie atakują, a po drugie dostajemy naprawdę mało expa, więc nie będę tracił czasu na to. Dobra, i ta butelka Estusa, ona była gdzieś w pobliżu tutaj. Tylko teraz pytanie dobre, pytanie brzmi gdzie? Może mi się przypomni w trakcie tej wędrówki. Jak spadniemy do wody, to oczywiście automatycznie zginiemy. Tutaj na razie tą część lokacji przeszukamy w późniejszym etapie gry, kiedy będziemy mieli zaklęty oręż, ponieważ tutaj są nieumarłe istoty, których i tak nie pokonam. Widzicie? Nic nie robię. Muszę mieć zaklętą broń. O! Tam jest! Tam musimy iść. Dobra, już wiem. Tak. Tutaj jest ta rzecz, której szukamy. I uważajcie, bo tutaj jest taki tunel. Taki most mały. Jak spadniecie, to oczywiście kaplica. No i tu już nie wyjdę stąd. No i dupa, umarłem. Wiedziałem, że zginę. Ale było warto, bo mamy to, po co przyszliśmy. Także elegancko. Elegancko. Co my teraz robimy? Idziemy na dół do tego ziomka, którego spotkaliśmy, i ulepszamy tą butelkę. Tak jest. Wzmocnienie butelki Estusa. No i oczywiście ulepszamy. Super. Dzięki temu butelka będzie przywracać nam więcej HP. Na razie nie będzie to niewidoczne, dlatego że tych hapsów mam mało. Ale kiedy już rozwiniemy witalność bardziej, to naprawdę będzie to widoczne.
Zanim pójdę dalej, to jeszcze zobaczymy, co my tutaj znajdziemy ciekawego. Dobra, tu niczego nie ma. Tutaj też nie mam otwarty kuferek. Tutaj też niczego nie ma, kurde. Szukam właśnie tych znajdziek w postaci tych dusz. O, tam. Tam mamy też nieumarłych w postaci szkieletów, z tego co pamiętam. Dlatego, jeżeli nie mamy zaklętej broni, to na razie nie warto tutaj atakować tych szkieletów. Dlatego, że po zabiciu ich, one się respią na nowo. Dlatego my nie chcemy ich atakować. Ja tylko zobaczę, co tutaj jest za dusza. Za znajdźka. Dusza, okej, super. Pokażę wam, jak to wygląda. Albo dobra, nie pokażę wam, bo dwa szkielety mnie zaatakowały. Więc wolę tutaj nie kombinować. O, gonią mnie cały czas, sukinkoty. Dobra. Ale wbiłem tutaj na górę w poszukiwaniu. O, jest, dobra, kolejna dusza. Elegancko. Elegancko. Gdy myślałem, że też... Tak, gonią mnie cały czas, sukinkoty. Rany. Ja myślałem, że po pewnym czasie one po prostu wrócą do siebie, ale nie. Uparte są. Uparte jak diabli. Cholera jasna. Dobra, chyba będę musiał zabić to ścierwo. Znaczy, ja tego nie zabiję. Nie masz szans nawet, żebym to zabił. Zrobimy inaczej. Nie! O. Tak, spróbujemy. Kurde, myślałem, że spadnę jeszcze na dół gdzieś. Czy w ogóle tym dam radę to zabić, ścierwo? Zobaczymy. To się zrespi. Nie, nie zrespiło się, na całe szczęście. Nie zrespiło się, to spoko. Czyli wychodzi na to, że tym spelem będzie można niszczyć te ścierwa. I one się nie zrespią. Ale tam gdzie... Tak, jeszcze jeden jest. I naprawdę całkiem spoko obrażenia. Dobra, czekajcie, ja sobie pójdę na ognisko, ponieważ dzięki temu możemy ponownie zregenerować ten spell. Wyjdź. Jak ponownie widzicie, kula ognia 8, a miałem 4. Dobra, także teraz będziemy korzystać z tego w bardziej takich, nie wiem, w bardziej takich wymagających okolicznościach. Kurde, się przestraszyłem. Ała, to bolało. Dobra, świetnie. Tutaj pamiętam, że był koleś, który rzucał bombami, on jest na górze. O, jest, o tym właśnie mówiłem. Pięknie. Tak, teraz muszę uważać, bo jeżeli stanę przy krawędzi i on mnie trafi, to będzie po mnie. Tam widzę, mamy kolejną duszę. O, tam właśnie. Będę się do niej doskoczyć. Także szybki rozpęd i jebudu. Dobra, udało się. Tu jest nas raczej nie trafi. Także spoko, ale musimy tak uważać, bo sterowanie na padzie raczej nie jest moją mocną stroną. Pierścień ofiary. Ten pierścień polega na tym, że jeżeli zginiemy, to nie tracimy niczego. Ale ten pierścień też się niszczy po tym. Także... O, i umarłem. Ale ja jestem, kurde, idiotą. Także skorzystamy z tego pierścienia, kiedy będzie bardzo ryzykowna sytuacja, a będziemy mieli coś cennego, jakieś duszy. Tylko duszę właściwie tracimy. Dobra, umarłem w bardzo kiepskim stylu, także postaram te dusze, albo dobra, tylko 300 dusz, także nie ma nad czym płakać. Pięknie. O! Oła. Lecz się. Pięknie, dobra. Ała.
cholera jasna, dlatego że nie mam wytrzymałości, to nie mogę jakoś, kurde, wiecie, popisać kombosami. Mogę maksymalnie 1-2 hity oddać i tyle właściwie. Bo mi się już wytrzymałość kończy. Dlatego będziemy inwestować wytrzymałość. Myślałem, że umarłem, że spadłem na dół. Lol. O! Wiecie co, jako że kurde ta walka idzie mi dosyć kiepsko, ja sobie wezmę lepiej w jedną rękę tą tarczę, żeby mieć w razie czego jakieś szanse przed ciosami przeciwnika. To jest ta początkowa, najgorsza tarcza, no ale lepsze to niż nic. Dusza zaginionego, nieumarłego, świetnie. Te dusze oczywiście też możemy otwierać, dzięki czemu dostaniemy duszę. Otwieramy duszę, żeby dostać duszę. Kurde, zaklinował się. O, dobra. Zaplątał mi się szczur pod nogami. Właściwie mogę sobie porozmawiać z tym początkowym NPC-tem. Cholera jasna. Hello. Miasto nieumarłych, tak. Dopiero jesteśmy w mieście nieumarłych. Także trochę mi się pomyliło na początku, sorka za to. Dobra, pięknie. A, na dole mam jeszcze jednego delikwenta, ale on jest gdzieś tutaj, dobra. Dobra. On nam na razie nie szkodzi. Tu na dole mamy kolejną znajdźkę, jak widzicie. Ja sobie zaraz sprawdzę, co to jest. Także o tym mówiłem, te przejścia, one są tak sprytnie poukrywane, że naprawdę trzeba... Trzeba zwracać na to uwagę. Dusza, okej, okay, kolejna dusza. A tutaj na dół jak spadnę. Tak. Aha, tu był ten nieumarły, którego namierzyliśmy, a nie mogliśmy go... Nie mogliśmy nic zrobić. Dobra. Chyba 20 duszy. Tak, 20, marne 20. Ale smutne. Teraz tak, kurde, nie pamiętam, co my tutaj znajdziemy, bo jak mówiłem, dawno grałem w tą grę i tutaj już moja pamięć się kończy na tym etapie. Dobra. Tak, boję się rozwalać te bubeczki, bo nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że po pewnym, jeżeli trafimy źle, to któreś z beczek może wybuchnąć i zadać nam obrażenia. Nie pamiętam, czy takie coś w ogóle w tej grze było. Dlatego, kurde, jako że nie mam pewności, to troszeczkę się boję to rozwalać. Aha, tutaj była tam... Nie, kurde, myślałem, że tutaj tam mgła jest. O. Śmieci, no to fajnie. Dobra. A! Ale biją skubańce. Dobra. Chyba tutaj już niczego nie ma, także lecimy na górę. Okej. Tak, tu jest ta mgła cała. Dobra. Okej, także wiem gdzie jestem. Spoko. Człowieczeństwo, świetnie. Bardzo mi to cieszy. Przyda się na pewno. Dobra, także przeszukajmy sobie jeszcze tą tutaj, o, te pomieszczenie. O, ale skitrany nieumarły. Dziękuję bardzo. Tu niczego nie ma. Tutaj też nie. Na górę wejść, tak, coś tam mamy faktycznie, ale na razie tam nie wejdę. Nie ma szans. Chyba, że jest to jakiś, kurde, jakaś drabina, której nie widzę. Dobra, wchodzimy przez mgłę. Kurde, sprytnie te dusze są poukrywane, powiem wam szczerze. Że czasami naprawdę trudno je przeoczyć. O, chyba tędy będę musiał wskoczyć tam. Zaraz zobaczymy. Biorę rozpęd i... Nie, nie da rady. Chyba pamiętam, że trzeba było wejść wyżej. Z wyższego piętra trzeba było tutaj wejść. O, rany!
Tego się nie spodziewałem. Hello. Dobra, jednego mamy z głowy. Aj, trafił mnie. Mamy łucznika, jako że to jest najbardziej irytujące postacie. Najpierw go wolałbym zabić. Dlatego, że zadają naprawdę całkiem spoko obrażenia i dodatek przeszkadzają, kiedy walczymy z innymi. Dlatego... Po ryju dostanie, świetnie. Odłamek tytanitu, o świetnie, przyda się do ulepszania. Przyda się do ulepszania, dlatego że oręż, z którego chciałbym korzystać, będzie można ulepszać właśnie tytanitem. Dobra. Kolejne łognisko. Kurde, mogę sobie włączyć stopper, aby wiedzieć, ile nagrywa mniej więcej. No ale trudno. Także będę nagrywał tutaj troszeczkę na ślepo. Tak, tu mamy drabinę, którą później się po prostu opuszczało na dół, z tego co pamiętam. Demon na wprost. Okej. Ała. O tak, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj faktycznie w pobliżu znajdował się boss. On był chyba na tym moście nad nami, ale nie jestem pewien. Bowiem walka ta właśnie odbywała się na moście. Ale teraz kurna nie pamiętam, gdzie on był. Dobra, tutaj mamy dwa te ścierwa, także postaram się to ubić za pomocą... O! Wow! Tego się nie spodziewałem. No. Cholerka jasna, mać. Nie. Cholera. Kule ognia mi się już kończą. To jest najgorsze. Teraz mamy jednego przynajmniej. Tego już wykończę za pomocą tego topora. Dobra. Zapomniałem o czymś takiego, że jest coś takiego jak mocny. O, włócznie dostaliśmy. Świetnie. Włócznie na pewno będzie lepsza z tego względu, że ona ma większy zasięg po prostu. I tak możemy teraz atakować. O, co ja zrobiłem? Ej, nie umarł mi się ten zaplątał pod nogami. Dobra, lecimy dalej. Oj. O, widzicie? Zasięg jest zdecydowanie lepszy, także na pewno mi to ułatwia walkę z tymi potworami. O, świetnie, mamy także tutaj także handlarza. Ja od niego sobie kupię jeden przedmiot, mianowicie łuk. Krótki łuk za 1000 dusz. Serio? Takie to drogie? Okej. I kupię jeszcze od niego strzały, które też nam się na pewno przydadzą. Po co? Zobaczycie. Kupię 56 za wszystko. Dobra. Dlatego, że w pewnym momencie przyda nam się właśnie łuk. Zresztą, zobaczycie po co. Ała. Kur, naprawdę spoko zasięg ma ta włócznia. Dobra, wchodzimy na górę, a na górze powinniśmy jakoś wskoczyć na ten balkon, który widzieliśmy, gdzie mogliśmy wskoczyć. Mam nadzieję, że się uda. Polerka jasna. Dobra, pięknie. Cyk. Nóż do rzucania. I my musimy wskoczyć jakoś tam. Jebudu! Udało się. Widzicie? Udało się. Tak jest.
Mam nadzieję, że było warto. Słaby punkt, chudziele. Chudzielec? Ja dobrze przeczytałem? Chudzielec, tak. Lekka kusza, zwykły bełt. Świetnie. Także po cholery kupowałem właściwie ten... łuk. No nic, trudno. Mogłem nie kupować właściwie. Dobra, także idziemy do naszego save pointa. Zapisać grę. Ała, 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 ała. Wściekł się. Polerka. Dobra. Idziemy zapisać grę i zakończymy tym sposobem nasz jakże zacny odcinek. Dobrze, że udało mi się zapamiętać kilka istotnych rzeczy, jak widzicie, w tej grze. Tu jeszcze te drzwi, z tego co pamiętam, można było otworzyć. Tak jest. Ale w środku raczej... Chociaż... Tak, coś mamy. Drewnianą tarczę. Na pewno jest lepsza, także... Pyk. I fajnie wygląda. No, teraz to wygląda jak tarcza. Dobra, idziemy do save pointu. I kończymy, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Dark Souls. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.